Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Baldur's Gate 3 w koopie. Na samym starcie odcinka zapraszam oczywiście na kanały Arkaza i Jody. No a teraz już przejdźmy sobie do odcinka. Diabeł pokonany. Łatwo z nim było. Mówisz, że... który dom? Tak jak masz dom żalu na mapie. No. To ten zaraz pod nim. No to się tepamy tam, nie? Przy mostku, no. A ten tu, okej. I'm sorry. You will be once order is restored. Oho. Right. You look harmless enough. The commander keeps an open house. So you may part. I'm not a centipede. I'm a guard. Super. No ja bym się przestraszył, nie? If you hear about the vines, I've cleared them off the neighboring. Can't promise it'll be the last time. The druid's away for a while. I'm just her son. And apprentice too, for my sins. Ah, you think like my mother. That's why she keeps a small grove here. To return nature to the unnatural. Me? I don't think nature ever left. People laid up. Wiecie, kto jest jego matką? But seeds still sprout between the cracks. Oh, I... Aha. Took you for a friend of hers. The druid. Jahira? To jest jej dom. What? You know where my mom is? Tell Ryan, quickly. Mam tyle pytań. No właśnie. Make a habit of just letting tak, a co? Homes, do you? My mother's not here, if that's a you. Boże, wyskoczyło mi, że Jean chce mnie podsłuchać. Bo mi się pomyliło. Who are you to her? A harper? Don't be too wounded. Up until this moment, she was missing. Presumed dead out in the Shadowlands. But she's alive. Everyone! She's alive! Bring her here so we can kill her. Eh? Popatrzyłam, jakie Jean miał umiejętności, a ty zacząłeś rozmowę, więc źle mi się klikło. Czemu oni chcą ją zatłuc? Bo poszła w cholerę i przepadła bez wieści? Wyszła po mleko i nie wróciła, no. Tak. Tatę. Zrobiła cosplay starego. Dobra, tu nie ma malarza żadnego. Nie, bo to nie ten dom. A, no mówiłaś na dół. A faktycznie mam iść po Jahirę? Możesz, jak chcesz. To idę. Bo będzie to śmiesznie. Jest ten dom obok, po drugiej stronie ulicy. A, no cóż. Jak chcesz iść po nią, to idź. Jak ją zatłuką? Nie zatłuką, to no są jej dzieci. Dzieci kochane. Ho. Nie będę cię ekspił. Sorry. What a surprise. Oh. A jednak jest malar, a nie malarz. To blisko, faktycznie. Blisko, tak. Brother. She looks dead. Smells it too. To dziecko po lewej już lepiej wygląda, trochę bliżej niż do niej, ale no bardziej podobne. Clip you both around the ear to prove I am no ghost. If it would help? Forgive us, mother. We're just surprised you still know how to find your way home. No poszła po mleko. You know mother dear well already. Ryan. Ascending spell can carry 25 words. Do you know how many Jahira's only message contained in all this time she's been away? 7.
Now there is a phrase Jahira has never uttered, but no. The message went, I'm sorry, you know what to do. So why haven't you done it? You were supposed to get the young ones out of the city. And you were supposed to be dead. That's what your oh-so-stoic message meant, yes? Yet here you are. So, what happened out there? I got my skin saved by this one. We've come to take the fight to the cult. Which is exactly why you all cannot be here. Why? You plan on winning, don't you? You're the one who saved her, so tell me. Are we all doomed? Oh, the one stern parent is quite enough, thank you very much. O, awansowałeś na drugiego surowego rodzica. Stary z mlekiem wrócił. This isn't your house, remember? You'll keep a civil tongue under our roof if we let you stay at all. Dobra, ucinamy jej uszy. A jemu zęby. So old. Seems I'm outvoted. See, mother? That is how you go about talking things through with your family. Now, if there's more to discuss, then bloody well come in. Okropne dzieci. Dobra, to wracam po Karle. W sumie to możemy iść na Nyny. Nie. Jak już sobie Gina przyzwałam, żeby go przetestować. To teraz mi każesz iść spać. Tak. Bo ja akurat na Rafała zużyłem wszystkie czary. Łe. No ja podobnie. Wszystkie komórki poszły. Mamy coraz mniej zapasów. Dołożyłem przed chwilą. O! Jakąś tam świnię. Oho. Dlaczego ja tu jestem, Stan? A nie, prywatny pan. Proszę, co to się wydarza? Upublicznić. Halo? Czemu jestem w gaciach samy? Perhaps people lost faith. Arkas. Trochę przyzwoitości. I wanted to come here. To see if I felt anything that I hadn't done before. Now that I know what I know. Now loss. Actual loss, not Shah's oblivion. I had my family. For too short a moment. Now they're gone. By my hand. I remember. But they can't comfort me. They can't give me advice. They can't tell me what I was like as a little girl. Carry on. It's all we can do. I'll follow in a while. I think I want to stay here a little longer, firstly. This place isn't familiar, but it's peaceful. Shadowheart. She's as much a part of who I am as Genevieve. Can't just forget her. It's not what I do anymore. Besides, Shadowheart still suits me. Even better than before, perhaps. You can't cast a shadow without some light.
Co się stało z moimi... Nie tylko ty widzę, jesteś w samej bielinie. Ja jestem ubrany. Czekaj, moja nie była. Dobra, to idziemy. Jezu, jakie mam opóźnienie. Czyli do tego butiku artysty twarzy, tak? Nie! To do którego domu? Dosłownie pod tym, który jest na mapie poniżej domu żalu. A że tu. Tu. Tak. O! Ten wchodzi jak do siebie, może byś pogadał z tym człowiekiem. O. Czemu tu lewitują rzeczy? A good day to you, sir. I apologize, but Lady Janeth is not currently welcoming visitors. If you are here with regards to her recent marriage, you may leave any gifts or warm wishes with me, and I will ensure she receives them. Forgive me. As you can hear, Lady Janeth is indisposed at present. Well, of course, that wouldn't be my place to say. Lady Janeth wishes for some time alone with her new spouse and has sent her staff on holiday accordingly. Were you to try and enter, there'd be nothing I could do to stop you. After all, I am on do as you wish. Dobra, dzięki. Co jest? O. Poltergeist. Mam fasmofobii. O. Czekaj, poczekaj, zanim wejdziesz gdziekolwiek, ja sobie wezwę tego mojego. W sensie, to trzeba szybko, bo nas rzucają rzeczami. Idziecie? Ja walczę. Ja też. A! Bo kolejny poltergeist jest. Gdzie te duchy są? Na dole dwa kolejne. A, bo tu są niewidzialne wszystkie do góry. Chyba. A nie, wszystko na dole jest. Ale oczywiście, że mi koncentrację prze... Ty jesteś niepodatny na to. Okej. Okay. Nie widzę tych duchów.
Jeden jest na samym dole tu, a drugi jest niewidzialny. No, ten też jest niewidzialny już. No. Ała, ała. Na dole został któryś? Chyba nie. Tak. Nie. Nie, przeleciał. To jest ten, który ci przypierdzielił, tak. Jakby tu był, nie? No właśnie stąd gdzieś leciał. Czekaj, Kamal, bo... Oj, nie Kamal, Karla. Oberwiesz. Trudno. I co? Nie dostał. Nie było go tu. Nie mam nic chyba na wykrycie ich. Nie mam. O, jest. No i kozak. O, no musiał. Może skokiem spróbuję? Ale mnie zastanawia w takim razie, gdzie jest jeszcze jeden. One się pojawiają. Tu jest, o. Czekaj, ja mam... Dobra, mamy, mamy obydwa. Uła. Czasem też potrafię. Rzadko się to zdarza. Mhm. Serio? Świetny atak tym dżinem, powiem ci. Tak miało być. To było wykalkulowane. Po prostu Karla stała na drodze. Not that I'm ungrateful for your help, but wait, your face is familiar to me. Yes, I've seen it before in Oscar's sketches. A to ten, to już tak dawno był. Tak. Saved him tak. From his interim. Hmm.
Twardo, dawaj pieniądze. As you can see, Oscar is in no condition to pay anyone anything. Not long after the wedding, he lost his appetite, fell into dark moods. He started to avoid my company entirely. Artistic temperament, I thought, but it worsened. He became violent. Called me some rather imaginative names. I hesitate to say it. Something unnatural has taken hold of him. Oscar has been possessed. The last time I left this room, the walls started bleeding, and a portrait of my mother tried to bite me. Flying furniture and screaming portraits I could deal with, but to see my husband reduced to such a state. I can't come within arm's reach without him trying to strangle me, and he calls me such vile things. It hates everyone, but it loathes me. It's not him. I know he would never hurt me, and I promised I would let no harm come to him. As you can see, I've already failed. It's obvious he needs more help than I can give. Please, you saved him once. You must find a way to... Oscar's behavior began to change shortly after the wedding. He became withdrawn, working obsessively up in his atelier. I tried to take him some food, but I couldn't cross the threshold. It was as though the... Whatever this thing is, it doesn't want anyone going up there. Okay. To wezmę z niego klucz. Myślałem, że pieniądze mu zabierzesz. Nie. A to nie tu będą schody? A tu coś jest. O. To nas bije, tak. Okej. Okay. Złoty kandelabr? A duchy. Mhm. No tak, nic nie zrobimy. Niefortunne. Tam jest jakaś przeklęta czaszka jeszcze. Jest, jest, no. Mhm. Czy można ją zniszczyć? A, nie można. Ała. Co tam się stało? Uderzyła mnie. Chyba ją pokonałem, ale nie wiem. Dobra, tu jest jeszcze druga. Podatność na obrażenia obuchowe. I obrażenia od mocy. Nie wiem, czy ja dam radę podejść tam? Nie mam pojęcia, kto się bije z czym. Z czaszeczką. Nie no, z duchami. Ale gdzie one są? Co ty robisz? Gdzie są te duchy? Pewnie są niewidzialne. A nie, są. One są tu. Tylko na dole? Wyżej. Wyżej. Aha. Na górze. A te wszystkie złote kandelabry też trzeba by było pewnie zniszczyć. Yeah.
Może ja tą czaszkę mogę... Dobra, zepsułam ją. Nic. Jedną, przynajmniej. Te kandelabry też trzeba zniszczyć, bo z nich też wychodzą poltergeisty i inne takie, takie. Dobra, dobra. Drapek nic nie zdziała. Kurde. O, znalazłem dwa kolejne poltergeisty. No. 3, 4, 5. Jak mnie zrzucił? Jestem na samym dole schodów. Jakim cudem? O, no to zapraszam do mnie. Fajnie tu będzie. Ja zaraz zdechnę. Dobra, zniszczyłem tą czaszkę. Idę na górę jeszcze. Wow, aż 5 punktów. Ajajaj. Jestem na samej górze. A ty, Arkas, jesteś na dole? No, bo tutaj są jeszcze poltergeisty. A przyjść tam do ciebie, czy poradzisz sobie? W sensie, wydaje mi się, że sobie poradzę. A znalazłeś coś ciekawego tam na górze, Kamal? Jeszcze nie patrzyłem aż tak. Ale po drodze można niszczyć te wszystkie złote te, nie? Jak będziesz ewentualnie schodził. O. Percepcja porażka. No, to, to ten. Oho. Coś tu mogę kliknąć. Ale dobra, to zejdę na dół, poniszczę te tam świeczniki może. No, no to przejście ogarniemy za chwilę. Ok, ok. Brak miejsca. A te są w kuchni, aha. O, ale tak jak stoisz, to super, bo je widać. No. Nic nie trafię. Nic to... Nie trafię. Ja ci zaraz pokażę ogień.
Jak? Myślę, że są pod wrażeniem. No nie? Też mi się tak wydaje. Jeszcze tam w korytarzu był jeden. A, no i z każdego wychodzi ta mściwa dusza. Jeszcze był tu, nie? Mhm. Widzę, no. To u mnie chyba wszystkie. Teraz tak, Jean. Żebyś ty pierdzielnął tak, żeby nie trafić we mnie. No oczywiście, że trafiłam w siebie. Niebywałe. Cóż. Przynajmniej nie mogą zrobić się niewidzialne. Mhm. Wow, co za obrażenia. Dobra, podejście drugie. O, poszło. Dzień dobry. Dobra, idę jeszcze jeden ten złoty kandelabr zniszczyć. Także pewnie wyskoczy. Mhm. Śmigamy na górę w takim razie, bo tu na dole już nic chyba nie ma, nie? Ale ja znowu jestem w walce. Z kim? No z tym, co Kamal walczy. Już nie. Byłam za blisko. O. To co, to serio? Teraz po samą górę już. Możemy iść na górę. Zaliła się na tłuszczu. Hmm. Znowu się wywaliła na tłuszczu. Czekajcie, kiedyś tam dotrę. Poczekamy, poczekamy. Tyt. Oho, nadciąga. Dobra, no. Tą sztalugę trzeba kliknąć. A nie, trzeba coś połączyć. O, to może ten obraz, który... Jakiś obraz, no. To może to? Myślę, że gdzieś tu jest jakaś podpowiedź. Czyste płótno to nie to. Może ta książka coś powie? A może jego portret? Tylko, że ich się nie da wziąć, nie?
No jak nie? Ryzykujemy? Bo wziąłem no dawaj. Ten... O. Nie robiłam tego zadania, więc... Portrait is ice cold to the touch, filling you with a sense of overwhelming dread. So why is the woman smiling? Czyli co, trzeba go deletę? No chyba to. Znaleźliśmy skrytkę z informacjami o klientach, może zawierać wskazówki jak egzorcyzmować sobie to. Proszę przybądź z tym listem do mojej posiadłości na brzegu morza, gdzie razem sprawdzimy, czy umarli mogę przynieść ulgę. Ale to czy to na pewno to? Ja nie wiem, ja nie robiłam tego zadania nigdy. Piszę, aby poinformować o postępach pracy nad twoim portretem i o trudach, jakie się z tym wiążą. Wielu uważa, że moje zdolności uchwycenia czyjegoś oblicza przewyższają te prezentowane przez innych malarzy w tym poczciwym mieście. W pewnym aspekcie jednak mam pewne braki. Moja pamięć o twojej osobie jest o wiele gorsza niż wtedy, kiedy za pierwszym razem usiadłaś naprzeciw mnie w pewnym blasku. Jak mogę dokończyć swoje dzieło, nie będąc pewnym co do pewnego uchwycenia jego obiektu? Błagam cię, zasiądź przede mną raz jeszcze, pozwól mi dokończyć ten portret zgodnie ze sztuką, bym mógł objąć spojrzeniem jego zachwycający obiekt, twój Oscar Fevras. Ale zaznaczyło nam się na mapie, gdzie mamy iść. Tak? Zbadaj posiadłość mistyka Cariona. O. No to możemy się tam tepnąć. Uh-huh. To co, nie ruszamy tego obrazu na razie? Nie, nie, nie. To pytanie, czy nie trzeba by było, żeby to był Carion? Może nie. O! Bambo wie. Bambo Lejlo? Dobra, jakieś jego notatki trzeba przejrzeć na górze. Na górze? Tak. Nie da się wejść na górę. Czemu? Nie da. Nie wiem, jakaś czarno-biała jest, no zobacz. Co? O co chodzi? To może drzwi trzeba otworzyć. No tu są drzwi, tylko ja ich na przykład nie widzę. A no właśnie, też jest z tym problem. Jak tu podejdziecie na samą górę, to są. O nie? Dobra, teraz widzę. W sumie tu nie byliśmy faktycznie. A no nie. No to idź odpoczywaj. Dobra, trzeba poszukać notatek. To ja idę na górę. Tu mam kolejne drzwi. Pomocy. No idę. Czekaj, spróbuję Karlą w nie walnąć. Proszę bardzo, otwarte. Dzięki. O! Ale tu. Wesoło. Chciałbyś zwłoki pierwszej świeżości, co? Moneta duszy. Mam fajną książkę. Ćwiczenia z poprawnej pisowni. Ćwiczenie? Tak, a przez właśnie, dzi... nie ma tam. A, bo to chyba któryś z tych pisał. O, tu jest włas. Do piwnicy. A tu mam jakiś portret żebraka, który jest jakiś nekrotyczny. O, wspomnienia mumii. A tu wiedza tajemna.
Czy ja mogę anulować rzucanie kością? Nie mogę. Bo mi to raczej nie siądzie. No. A, to weszłam. Idealnie. O! Mi na pewno no to siądzie. Mamy problem mały. Jaki? Bo tutaj jest dziura, do której trzeba wejść, a jesteśmy trochę za duzi. Dziura prowadzi na zewnątrz. A to nas tam prowadzi zadanie? Nie, już nie. Wow. Coś z tym obrazem było. Bo tutaj, Arkas, bo tu wiedzę tajemną trzeba. No. No to idę. Gdzie jest tu? Na samej górze. Na samej górze. Okej, okay, idę. Dzień dobry. Gdzie trzeba? O tam, o tam. Jest portret. Gdzie? O, tu stoisz nad pod nim, oknem, dosłownie. Pod oknem. A tu! O, akurat 15. Co tam jest? Notatka Bambo. Karion też ma ograniczony zasięg. Zbierzcie tyle pieniędzy, ile się da. Przekażcie mi je, kupię małą łódkę i popłyniemy ku wolności. O. Teraz już nie muszą, mają cały dom dla siebie. To nie to. To może faktycznie gdzieś na dole. Skrytkę z informacjami o klientach, co? No to już nic więcej nie ma. No nie ma. Może na balkon? No może faktycznie gdzieś w tych rzędach ksiąg. Och, come on. No na dachu chyba nie. Myślisz? A w tej piwnicy tam nic nie było? Warto było spróbować, nie. Ogólnie, gdzie to pokazuje? Na jakimś takim dziwnym półpiętrze. Nie, tutaj. Czemu stoję przed tym, jest poza zasięgiem? Nie rozumiem. A, też próbowałam tutaj kliknąć. Mi się nie da. Ale rozumiem, że to jest to. Co robi ta dźwignia? Może drzwi otwiera. Dobra, Jean. Ja się może odsunę, a ty czyń honory w dniu tym. Cel zablokowany. O. No weź coś zrób z tym. O, dobra, coś wypadło. Posłanie. Nic z tych rzeczy. Okej, tu też coś wypadło. To na pewno tutaj? No tak pokazuje, nie? No bo u mnie cały ten dom zaznacza. Ale jak zejdziesz na dół, to ten cel jest jakby... Na tym piętrze, no.
Tak mi się wydaje. Bo ja wiem, cały czas jest zaznaczony cały dom. Ale ten cel, ten w sensie... Że... Ten rąb. Tak, no. Że widzę, że piętro wyżej, ale... No nawet jeśli, no przeszukaliśmy cały dom chyba już. Dobra, gdzie jest Dumbo? Może mi coś powiesz, jak z... Nic mi nie powiesz. Open up. O, mam. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Wiecie co, w tej skrzyni tu była jakaś notatka z zakupami. No. I co teraz nam każe zrobić? Pochodnia odesłania, musimy to znaleźć. Mhm. A to nadal jest gdzieś tu. Nadal jest gdzieś tutaj. Dobra, może Dumbo ma na sprzedaż taką. Pochodnia odesłania. Nie bardzo. Teraz mi pokazuje, że wyżej. Ten cel się rusza. Ten cel jest na tobie w ogóle. Kamal, nie wiem, czy zauważyłeś. No i faktycznie o co chodzi. Co? Ale to co ja mam w takim razie zrobić? Oskara znaleźliśmy na liście klientów. Okazało się, że do zniszczenia przeklętego portretu można użyć pochodni odesłania. Oskara. Okay. Ale czyli ja mam tą pochodnię odesłania? No, nie i teraz wiem, no musimy wrócić się. Mam ją, tak. Ale ja nie wiem skąd ja ją mam. No to ile wracamy się tam? Czyli możemy się wrócić, no? A tak patrzę, ten coś się tak przesuwa, mówię, co jest? No mi to z opóźnieniem się przesuwa i tak nie widziałem, że to jest na mnie. Nie wiem nawet, gdzie ją podniosłem. Ważne, że podniosłeś. A tu nie można przejść? Nie. Dobra. Tak, jak na nią naciśniesz, to nie ma, żeby użyć? Nie. Ja się wyposażę w nią po prostu. No właśnie chciałem mówić, żebyś save'a zrobił. Bo ze mną to różnie bywa. O, no i tyle. No i git. Krótko, prosto. O. Wkurzyła się pani. I se poszła. Czemu jesteśmy udręczeni? Za dużo tych poltergeistów. A, tam wróciło. O, teraz pani Lady jest nieprzytomna. Please, Kerry, my darling, listen to me. You brought me here. Do not interfere.
He's coming home with me. Another one who wants to control me. He called me here. Trapped me. Pathetic little childish boy. I only wished to explain myself to make you see how... No! Enough of your whining. Enough! Selfish, arrogant bastard of an artist. I wanted to be left in peace. And you think he'll listen to you? He doesn't listen to anyone! Oh, my sweet Kerry. What did I do to you? Save your tears for the ethereal plane. Nie no, chyba nie sfailujesz, nie? Nie no, chyba nie. Ale już nie w życiu bywa. Już jedynki zostały rzucone. To jest, wyrobiliśmy dzienną normę. W sumie tak. I don't remember. Kerry, my sweet Kluset. Need to know that what you did, that it wasn't my fault. Nie najlepsze określenie. Why am I here? I shouldn't be here. I shouldn't be. The spirit's aura flickers, changes. She is confused, lost, dragged here unwillingly by a man who refused to let her leave. Fine. If Oscar wants the truth, he can have it. We were a fling, nothing more. My decision had nothing to do with him. I did this because I was so fucking sad. All the time. Oscar finds it easier to imagine a world where women kill themselves over him than one where they have their own bloody problems. I'm sorry, Kerry. I had no idea. But I was truly not to blame. No, you weren't. So you and your poxy paintings, stay away from me! We're done, Oscar. Over. Now let me rest in bloody peace. No i kozak. Mhm. Czyli co, zdanie skończone? Jeszcze ze mną gada. My sweet Ferelia. I've been a rotten fool, haven't I? And yet you never left my side. It will take more than a ghost to scare me away. Though I wish you'd come to me sooner. I'd like to stay. I confess, I never felt ours was a marriage of substance. I rather thought you just liked me for my art. Throughout my ordeal, I saw how tenderly you cared for me. Even at my worst, you never left my side. Truly, you were the one who saved me. I'm so sorry, my darling. Please, before you go, I must pay you back. Tylko nie dawaj mi obrazu. I promise you'll leave with something priceless. No dobra. Że co? Z nieśmiertelnością? Czyli to będzie obraz. Oczywiście, że tak. Co innego możesz dostać od malarza? Farby. Od niego to rzeżączkę. Chłopie, idźże szybciej. Normalnie spacerkiem. A mogę go popchnąć, żeby poszedł szybciej? Możesz go kopnąć. Jakbym go tak odepchnięciem uderzył? O, pokojówka z miotełką od kurzu. To będzie twój obraz.
And voila! O Boże, boję się. All it needs now is a name. Something to capture the spirit in which it was created. Perhaps not the thing you'll be remembered for, but a fine quality, nonetheless. Adds a certain mystique, I think. Please, take it in for a moment. It's not every day one's face is preserved for posterity. I co, mam go gdzieś? No mam go niby. Ale nie mogę... Ej! Co, nie możesz podejrzeć? No nie ma nic tam. Ale kosztuje 1500, jest legendarny, więc kozak. A, no i git. No nie. To co, kończymy? Możemy skończyć, co? No i w tym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, zróbcie to samo u Arkaza i Jody. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 w koopie. Na razie.